czołem czołgiści. Oto nowy odcinek serii Szalone Eksperymenty, w której testujemy przeróżne mechaniki naszej gry. Dzisiaj zobaczymy, czy da się podnieść najcięższy czołg w grze. Spróbujemy ustanowić rekord zablokowanych uszkodzeń i sprawdzimy wytrzymałość magazynu amunicji. Jesteście gotowi? To zaczynamy! Do pierwszego doświadczenia wybraliśmy mapę lotnisko, najcięższy czołg w grze Maus i 8 szwedzkich niszczycieli 10 poziomu z wyjątkową mechaniką. Na pasie startowym zaparkowaliśmy niemiecki czołg, a wokół niego zebraliśmy Szwedów. Gdy konstrukcja była gotowa, kadłuby niszczycieli zaczęły się ruszać. I jeśli się przyjrzeć, to widać, że Maus zdołał się troszkę wznieść ponad ziemię. Po kilku próbach postanowiliśmy zmienić miejsce eksperymentu. Postawiliśmy czołg ciężki na wagon platformę na mapie Ensk. Podjechaliśmy pod niego 4 niszczycielami i powtórzyliśmy cały proces. Ku naszemu zaskoczeniu, wszystko się udało. Już za pierwszym razem zdołaliśmy podnieść najcięższy czołg w grze przy pomocy zaledwie kilku niszczycieli. W drugim eksperymencie postanowiliśmy ustanowić rekord świata w blokowaniu uszkodzeń. W zeszłym roku podjęliśmy podobną próbę i wtedy udało nam się wykręcić ponad 400 tysięcy zablokowanych uszkodzeń. Wynik świetny, ale jako posiadacze wnikliwych umysłów i sportowego zacięcia musieliśmy powtórzyć ten eksperyment w nieco innym formacie. Do nowej próby zgłosiło się sporo czołgów E-100, typ 5 Heavy i nie tylko. Wszystkie te maszyny stanęły naprzeciw Mausa i otworzyły do niego zmasowany ogień. Po około 15 minutach zdołaliśmy wreszcie pobić rekord zablokowanych uszkodzeń. Jeśli udało lub uda się Wam wykręcić lepszy wynik, to napiszcie w komentarzach pod filmem. W ostatnim dzisiejszym eksperymencie postanowiliśmy sprawdzić pewną ciekawą hipotezę. Czy da się wysadzić magazyn amunicji, taranując go? Naszą uwagę zwróciło pewne interesujące starcie, w którym radziecki czołg, obiekt 268 czwartej wersji, z pełną prędkością wjechał w przeciwnika i spowodował detonację amunicji. Na pierwszy rzut oka to nie powinno się udać, ale po to jest przecież nasz program, żeby testować najbardziej szalone pomysły. Szybko ruszyliśmy na mapę Nebelburg, by spróbować zniszczyć magazyn amunicji niemieckiego E-100. Mimo naszych wielokrotnych starań, magazyn amunicji tego czołgu ciężkiego nie doznał uszczerbku. Postanowiliśmy więc uszkodzić go wystrzałem i powtórzyliśmy próbę. Rezultat jednak się nie zmienił. Aby przekonać się raz na zawsze, czy nie da się zniszczyć magazynu taranem, wróciliśmy do źródła. Na powtórce w zwolnionym tempie można dostrzec, co się tam właściwie stało. Jeśli się przyjrzeć, to widać, jak w momencie zderzenia niszczyciel zdołał jeszcze oddać strzał i to właśnie doprowadziło do wybuchu pocisków. Dlatego, jeśli chcecie wysadzić w powietrze magazyn amunicji przeciwnika, to taranowanie sobie lepiej darujcie. I tym właśnie akcentem kończy się dzisiejszy odcinek. Polubcie film, jeśli się Wam spodobał, a pomysły na kolejne odcinki zostawcie w komentarzach. Wszystkie zawsze czytamy. Powodzenia w walce!